No właśnie, dawaj te kolędy. Miałeś tam przygotować playlistę na Wigilię. I gdzie ten sprzęt do DJ-owania? Poza playlistą jeszcze głośniej. Trochę mało opcji, ale... No co, powiedzmy, że dziś masz wolne w te święta. Ale to miały być kolędy. A tak, sorry, po to pomyliłem. Był pastuszek bosy, na fujarce grał, pasał w górach. Słowo kolęda? Ej, ej, ostatnio rodzinka Migotki całą noc przygotowywała potrawy biblijne, a jedyne osoby, które nam tutaj pomagały rozstawać na stół, to Sieśninka, Charlotte i Freddy. A gdzie reszta? Pomóżcie nam trochę. Co w ogóle Jessie z Justinem i Rexem? Nie wiem, Justin i Rex na pewno na browarze, bo wiedzą, że to alkoholu nie wniosą, a Jessie pewnie przyjdzie z nimi. Nie, Jessie z uszami. Jess jest uszami mały i biedny. Panią go tam teraz maltretuje tymi swoimi. Och, Jessie, właśnie sobie kupiłam nową kokardeczkę. Co prawda taką samą, co mam, ale tamta stara mi się ubrudziła. No patrz tylko. A nie, nie widać. Poczekaj, przyniosę mikroskop. O, Frankis, tam hobbyś trochę pomaga. Podaj mi tą małą miskę. A która to ta mama? To największa. Chciałem sknąć robotę. Proszę, by z nim kuć płyty z kolędami, co? Spoko. Dobra, daj tu. Słabe to wasze jedzenie. Żadnego porządnego mięcha. Nawet takich pierogów z mięsem. Wigilia się nie je mięsa, a pieroga z mięsem, jak sama nazwa wskazuje, też jest mięso. A pierogi z mięsem tam się nie liczą. To przekąska je, jak chwila. To nie jest przecież prawdziwa Wigilia, tylko taka nasza wcześniejsza, z głównymi kinegundy nasza towarzyska. To czemu mięso nie może być? Chodźcie, jak idziemy kolędę kupić. No daj, daj, żwawo, bo skoczymy ostatnie to jedzenie, to będziemy ubrać choinkę. O, cześć. Dzień dobry, jesteś? Tak. O, hejka, siema, ty. Hej, dokąd idzie to? A nie, nic kupić coś. Widzę, że na browarze byliście. Da się napić coś na drogę. A twoje zdrowie, niewiasto Sinkowa. Tylko mi kocy nie mówisz, dałem. Nie, to ja proszę, żebyś nie mówił. No to mam pewniaka. Thanks. To raz u nich póki co... Dobrze, dziękuję wszystkim za pomoc. Możemy zacząć oblać choinkę. Patrz, jaki mam fajny meksykański kapelusz. W środku metka Made in China. Cicho. Jak myślicie, gdzie można kupić płytę z kolędami? Może w sklepie z płytami z kolędami? Czy tam też nie będzie? Jak musimy streszczać, bo dzisiaj jest sobota i sklepy są krócej czynne. Czekaj. Chyba znam trzy sklepy, w których mogą być te kolędy. To może najpierw w tym sklepie z płytami z kolędami sprawdzimy. Ej ludzie, kazaliście mi wejść na choinkę przebić gwiazdę, nawet nie powiedzieliście którą. Nie mogę, jedna osoba przynieść, żebym teraz miała tego, a zresztą sama sobie biorę. Chloe, czuba bierz, nie tam gwiazdę. Albo dawaj mi tysię i zawieź na tą choinkę i będzie po problemie. O, no dobry pomysł. No i co, ładny ze mnie czub? No, powiem ci, że spoko to wygląda. Boże, Szane, czy ty musisz być taka nieumiejętna? Ja rozumiem, żeby się zaplątać w lampkę, żeby się zaplątać w łańcuchu. No, nie widzisz, że na to nie pasuje. Nie weź się, nigdy nie daje dwóch takich samych kolorów do siebie. No czy ty jesteś ślepa? Tam wyżej też masz taki kolor. Boże, z daltonistą mi przyszło pracować. Ja z tobą nie pracuję, więc przestań mnie pouczać. Idę na drugą stronę ubierać. A nie się masz? Albo dobra, tak ci pokrzywieszam. No weź się! Przestańcie się kłócić, przynajmniej się Boże Mimi. Och, Migotka, to że jesteś.
Spójrz tylko, jakie bombki, co po niektórzy poprzynosi naszą choinkę. Począwszy od tego, że one wszystkie są w innym kolorze i nie mogę ułożyć z nich trzykolorowej kompozycji na choinkę. Znaczy, ja nic ogólnie nie mam do kolorystycznego stylu choinek, ale Charlotte, niech ta będzie kolorowa, w końcu wspólnie ubieramy. Och, no dobrze, może być kolorowa, ale wracawszy do tego, co niektórzy poprzynosili, to pozwól, że one zwyczajnie świeci, nie pozwolę tego zawiesić, no bo ja nie wiem, co miał się jak na myśli dając to, a co miała Frankie tam na myśli dając to. No, ale przyznaję, że to miłe z ich strony, że zamiast kupić gotowe w sklepie, postanowili dać o siebie i się starali. Dobra, to abstrahując od tego, że im to nie wyszło za grosz, to owszem, starali się. Ale tego już chyba nie powiesz o Chanel, która przyniosła mi kawałek odgryzionego pejdrawa i twierdziła, że mam to zawieźć na naszą choinkę, i o Mimi, która wbiła dzyndy ze sznurkiem w małą gumową piłkę i nazwała bombką. Okej, to tego już nie będziemy zawieszać. Jakby co, przyniosłam cukierki na naszą choinkę, to jak tam skończymy ją ubierać, to możemy je pozawieszać. Dobrze, daj mi je tu. A wy co, chłopaki, nie ubieracie choinki? Znaczy, ja tu lampię rozplątuję. Dobra, a Verdas i Rex, idziesz ubierać? Nie? Gdzie jest mego tego w ogóle? A ty co, Łapek, nie ubierasz z nami choinki? A tak, ubieram, daj tylko. Poszłam, bo coś zagapiłam. Boże, kocham to twoje hobby. Ty, a może ty powinieneś astronomem zostać? Dobre, bo my przeszukaliśmy cały sklep, ale chcieliśmy się jeszcze upewnić. Czy ma pani płytę z kolędami? Tak, zrobiłam specjalnie dostawę na święta. Gdzie? Tu w kartonie przy kasie. A niestety wszystkie zostały już wyprzedane. Co? No niestety, nawet niedawno był tu jakiś pan i wykupił ostatnią sztukę. Czy to już wszystko, bo chciałabym już zamknąć? Co? Gdzie on poszedł? Ale jak to? Jak on wyglądał? Ale jak to się stało? Nie zajmuj mi to, jak nie masz logicznych pytań. A to było w Central LPS czy w Real Pet Shop? Nie wiem, tu i tu. City LPS też chyba. O, to fajne, to jeszcze później sprawdzę. Tylko, kurczę, czekaj, tylko jeszcze tu ubezpieczenie. Nie wiem, to jej opłaca, mi płynie na konto Tazali. Uwaga, drzewo! O, już zamknięte. Zamknięte! Sieje jak czerwony alarm. Nie to, że nie wiemy, gdzie mamy te płyty z kolędami zakupić, to jeszcze nam dla utrudnienia 3/4 sklepów w mieście pozamykali. A ty już, babu, zaczynasz wpadać w panikę, jak zawsze. Tak, bo ty zawsze musisz to schrzanić, a później ja muszę ci zawsze pomagać w odtrzanianiu tego. A ty dobrze wiesz, ja wszystko tak zawsze przeżywam, bo gdyby to jeszcze taka stierga, czy mamy tak ten dziad, nam wykupił, to by to wygląda. Szkoda, że nie poprosiliśmy o nagranie z monitoringu. Właśnie monitoring! Siedziek, już po raz trzeci powiedziałeś coś mądrego w dniu dzisiejszym. Gratulacje. Ale jak myślisz, ona ma ten monitoring? Raczej tak, ale ona zamknęła sklep tuż po tym, jak poszliśmy. No to co? Będzie trzeba się włamać. Dziękuję mega za czytane nam pisma i teraz wypadałoby się podzielić opłatkiem, ale Lili mi coś mówiła, że nie ma ścieżka i sieśinki. No, już wystarczy, że choinkę bez nich ubieraliśmy, bo o nich zapomnieliśmy. A tą choinkę to już w ogóle żałuję, że wam załatwiłam. Ale o choinkę się tam raczej nie obrażą. Znaczy się coś tam pewnie poblanczy przestanie, bo on tam lubi projektować swoją modę. Ale sam osobiście mam w domu 10 choinek, które sobie desygnował do woli. A propos choinki, to jest to raczej obojętne. No ale opłaty to też co innego, a poza tym nie możemy zrobić pół wigilii bez nich. Poczekajcie, zadzwonię do nich. No cześć, Cieśninka, gdzie wy jesteście? W czarnej dupie, gdzie mogło być się jak Cieśninką? Na mieście tej płyty z kolędami szukamy. A długo wam się zajdzie, bo my byśmy się chcieli już opłatkiem dzielić. Nie, jeszcze musimy zrobić jedną rzecz, później drugą rzecz i do was wracamy, ale opłatkę możecie już dzielić. Dobra, już dajcie spokój z tymi kolędami, wracajcie.
No dobra, dzielmy się tym. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń i wiele sukcesów w życiu. Nawzajem. Skoro najlepszego, kochanie. Życzę ci przede wszystkim, abyś poprawiła swoje oceny i być może kiedyś polubiła matematykę. Nie, dzięki, nie potrzeba. A ja tobie życzę, żebyś przestała być taka dobra z tej matmy. Ach, cóż za niemądre życzenia. Tyle tobie życzę, żebyś przestała grać w tą zapchloną piłkę. A ja tobie życzę, żebyś nie zdała następnej klasy. Słucha? A ja tobie życzę, żebyś poszła do poprawczaka. No to co, życzę ci dużo zdrowia, szczęścia, dobrych ocen w szkole, żeby cię wszystkie marzenia spełniły. I żeby sobie wreszcie znalazł tego wymarzonego chłopaka. Dziękuję, Freddy, nawzajem. Tak, już tam Katrynę też o to prosiłam. Macie przynajmniej przy opłatku nie robić wstydu i się jak normalni, cywilizowani ludzie bez kłótni nim podzielić. Okej. Okay. A, wszystko najlepszego, dziewczynko! Kurde, stary, wszystkiego najlepszego. No najlepszego, no, że kurde, Jessie, znamy się od dzieciaka. Daj się trochę posentymentować. Ze wszystkimi, z tą się znasz od dzieciaka, to co, z każdym się tak będziesz sentymentował? No niby ta, ale z tobą najdłużej. Psia krew, jak to szybko zle, z Rexem się znasz najdłużej. No to wesoły świąt, siostrzyczko. Nawzajem. Co mi tak dużo drwałaś? Życzę ci wszystkiego najlepszego, Lili, z okazji wszystkiego. Najlepszego. 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 Panie siostrzyczko, że ty chociaż przeciwnie się do mnie się poszczęściło i znalazłaś miłość. No życzę ci z Justinem, żebyście byli szczęśliwi, żeby ci oświadczył, żebyście wzięli ślub, żebyście mieli dużo, dużo dzieci. O nie, ja chyba podziękuję za takie życzenia. Czyż mi się wpadła? Czy dla ciebie serio dziecko oznacza tylko wpadnięcie? Kurde, Chanel, chodź tutaj, Chloe. W Wigilię Bożego Narodzenia gwiazda pokoju niech ci drogę wskaże. Niech aniołowie z Panem Bogiem, jak trzej królowie cicho stają za twym progiem. Niech otworzą przed tobą pudło słodkich marzeń, aby twoje życie przez cały nowy rok było takie dobre. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Och, piękna fraszka, Lili. Kati, wszystkiego najlepszego, a nawzajem. No to tam wesołe choinki i szczęśliwego nowego roku, piękna. Dzięki. No kurde, dobry gust ma ten Jessie, no. Tam zdrowia, szczęścia, dziękuję. A gdzie ty jedziesz, Chloe? Już wszystkimi się podzieliłaś? Tak, ja już mam ze wszystkimi zaliczone. Ktoś do mnie niedawno zadzwonił, muszę gdzieś na chwilę jechać, to załatwić, zaraz wracam. Migocia! Z tobą się nie dzieliłem jeszcze. No to najlepszego. A co ty, Rex? Wesołe świąt, szczęśliwego nowego roku, aleluja, przy okazji zdrowia, szczęścia, pomyślności, żebyś tam sobie znalazła kogoś wreszcie, bo tyle chodzisz już sama jak ta wdowa. Ja w ogóle nie wiem, jak się stało, że taka fajna szprycha sama jest, ale wiesz, jak coś, to ja jestem chętny. A ja tobie życzę, żebyś dał mi wreszcie spokój, bo szkoda, żeby taki fajny chłopak latał ciągle za jedną laską. A nie, sorry, chwilę, ty nie latasz za jedną laską, tylko za wszystkimi. To w takim razie ta jedna mnie ci nie zaszkodzi. Gdzie się z Katryną opłatkiem bez kłótni, próba numer 24. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Migotka, gdzie ty jesteś? Nie ma, co się stało, z tobą się jeszcze nie dzieliłam. Przykro mi mega, no ale do mnie się ustawiła cała kolejka z PRL-u. Postawię się w ogóle, jak chcecie wam mać tego sklepu, jak teraz mówicie, że powykopywali wszystkie płyty. No i tak nas właśnie, Chloe, słuchasz. My się tam nie włamujemy po to, żeby wykraść płytę, tylko żeby wykraść nagrania z monitoringu, żeby dorwać gościa, który wykupił ostatnią sztukę. I sorry, że cię w to wciągamy, ale ty też dobra w te klocki, z tobą nam lepiej pójdzie.
Nie, wcale nie ma milionu innych sposobów na skołowanie płyty z kolędami, jakby co. Czekajcie, ja mam pomysł. Ja przybiorę się za świętego Mikołaja i wejdę tam na nielegalu przez komin. Cieśninka zadzwoni i zgłosi włamanie na policję i kiedy policja wbije się do środka sklepu, Chloe zabierze się z nimi i weźmie te nagrania z monitoringu, a się oczywiście jakoś tam płynnie stamtąd wymknę. A za Mikołaja może być przebrany, bo... Żeby była bardziej świąteczna atmosfera. Nie żeby coś, ale tu nie ma komina. A niech to szlak, a miała być taka magia świąt. Nie no, ale ogólnie plan nie jest zły. Tylko może ja się włamię, a Siek zadzwoni na policję. Albo jeszcze inaczej. Chloe się włamie, a ja pójdę po monitoring. A wy serio nie widzisz, że to jest bez sensu? A, to... Siek zadzwoni na policję, że niby tam kogoś widział, a my z Chloe wejdziemy razem z nimi. Halo? Bo ja chciałbym zgłosić włamanie. Matko Święta, ty już dzwonisz? Dwie sztuki zostały na straży. Powtarzam, dwie sztuki zostały na... Mówiłeś coś? Czysto. Czerwony alarm! Czerwony u góry w rogu po twojej stronie, bez odbioru. Czy macie już ten monitoring? Powtarzam, czy macie już ten monitoring? Tak, widzicie, bez zbioru. Freddy, a na pewno czy święty Mikołaj nie przyjdzie? Nie, nie przyjdzie, już po raz 200 ci powtarzam, że nie przyjdzie, bo po pierwsze robiliśmy losy i sami sobie nawzajem dajemy prezenty, a po drugie mogę cię pocieszyć, święty Mikołaj nie istnieje. Istnieje! I ja się go boję. Nie słuchaj, Frankisz, tam ja też wierzę w świętego Mikołaja. Co prawda, gdy byłam gówniarzem, to nie wierzyłam, bo chciałam być taka dorosła, ale po tym, jak przyszedł do naszej klasy na Mikołajki z nożem i wziął jedną koleżankę na kolana i nie chciał puścić, to uwierzyłam. Co? Święty Mikołaj był u was na Mikołajkę i chciał zabić waszą koleżankę? Nie, 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 on to nie przychodzi. I dziwne, Katina, że się akurat nawróciłaś, odkąd Frankisz tam stwierdziła, że się już go boi. Jestem. Dobra, może oddajemy te prezenty, przebrałeś tego Mikołaja. Jestem na górze, powtarzam, jestem na górze. Lodowej? Sodowej. Siedzik, to nie są żarty. Mów, kiedy mam naskoczyć. Okej. O, właśnie wchodzi na dzielnicę. Czekaj. Czekaj. I... Skaj! A nie, sorry, jeszcze nie, jednak nie. Siedzik, ty idioto!
Nie wiem, co ci tam dzieje, ale stosuj się do poleceń. Czekaj, bo on tu się zbliża, ja muszę sobie to obliczyć. A co ty, Charlotta? A ty, Chloe, już tak kozaczysz. O, jest, idzie, skocz! A z startem czy bez starta? Boże, nie wiem, z startem. No skocz! Ła! Co pani robi? Proszę mnie zostawić! Co ja wam zrobiłem? Nie wiem, nie pamiętam, ale kojarzę, że coś nam pan zrobił. Dobra, to z tego gościa, co nam kiedyś coś chyba zrobił, mamy załatwionego. To teraz możemy zająć się tym, co ukradł nam płytę. No i co? Kto był grzeczny w tym roku? Dałaś prezenty! Ej, chyba po coś my tu stoimy. Siadajcie na miejsca, my rozdamy. O, ten jest. No! To. To tak dla przypomnienia. 2 tygodnie temu robiliśmy losy, z tym, że teoretycznie mieliśmy nie mówić, kogo mamy i co chcemy, a praktycznie to nie wiem. A jednocześnie ja, święty Mikołaj, wam je kupiłem, wiecie co chodzi. I jak coś, to Jesse gdzieś tam na dół poszedł. To ja go poszukam i powiem, żeby wracał, bo Mikołaj przyszedł. A, i ogólnie na początku prezenty miały być kładzione pod choinkę, no ale no. Zapraszamy pannę Megan. Jak usiądziesz Mikołajowi na kolanach, to dostaniesz prezent. Jak będę mogła sobie z nim zrobić zdjęcie, to usiądę. Okej, dawaj. Mimi, podnoś wyżej te nogi. Katrina, przynieś jej coś pić. Zuch, dziewczynka. Następny prezent dla Justina, nie temu nie grzeczny, to nie. Następny prezent dla Sisiny. Jest tu taka? Ja jak coś, to tam temu, co tam wylosowałem, zapomniałem czegoś kupić. Tam nie wiem, nie pamiętam, kogo ja tam miałem. To jutro kupię. Tracimy ją! Jest, Franki, tam wszystko w porządku? Boże! Machluj! Następny prezent jest dla... O, tutaj migotki. Dziękuję bardzo. No nie! Kto mi dał kalkulator? Przyznać się! No, przecież ten sam przykład, co on obliczy 10 na 3 piasku, jest szybciej od niego. No i co z nim sobie teraz zrobić? Ach, Chanel, jak mogłaś mnie wylosować? Skalierz mówiła ci? Nie, ale się domyślam, bo dała mi na prezent moją własną szczotkę. Justin, wezmę za nim, już gorąco w tym stroju. A to w ogóle gdzieś zgubiłeś ten monitoring po drodze i teraz nawet nie możemy trafić tej sali w Green, a nawet nie jesteśmy w centrum LPS, tylko w jakimś małym, zadupnym miasteczku. No właśnie w centrum LPS by było łatwiej, bo znamy go jak własną kieszeń, a tu to nawet nie wiemy, co za miejscowość jest. Szybko się jak zrób, bo zaczynam popadać w panikę. A wtedy przestaję myśleć racjonalnie. Dobra, pokazuję coś, ten GPS sensownego, bo gdy ja go niosłam, to jakoś szło. A tylko ty go wziąłeś, to ani widu, ani słuchu. No właśnie, tak szczerze powiedziawszy, zaczął dziczeć. Idź prosto. Na końcu ulicy skręć w lewo. Wejdź pod samochód i na końcu idź prosto. Wesołych świąt. No patrzę, trochę zwariował, ale to już nasz ostatni ratunek. To chodźmy, jak mówi, nie dyskutujmy. Ale pomijając może punkt z wejściem pod samochód. Ciesinka, a może wprosimy się na czyjąś wigilię jako zbłąkani wędrowcy? Też mało się jak te świąteczne hitów, no dopiero już 10 raz podrążę tu te same piosenki od nowa. Wracać mi do stołu w tej chwili! Krzyżek, zobaczysz pierwszą gwiazdkę. Spoko. I widzisz, Franki, z tamy kicimy kołada, ładną zabawkę. No i czego się było go tak bać?
Czy naprawdę, Freddy, nie widzisz, że on chce nam się w ten sposób przypodobać, żebyśmy nie domyślali się jego prawdziwych zamiarów? Boże, Frankenstein, że masz 14 lat. A ta zabawka wcale nie jest u Mikołaja, bo robiliśmy losy. A na prawdziwą Wigilię to ja chcę chłopaka. Musiałby go Mikołaj mocno przywiązać do tej choinki. Chloe, weź się, Rzesz, uspokój! Zrobię sobie pochodnie. Nie! A wiesz, co ja chcę na Wigilię? Na pierwszym miejscu bym chciała chłopaka. Najlepiej bruneta albo blondyna. I żeby był pomocny, miły, zabawny. A jeśli nie chłopaka, to na drugim miejscu bym chciała taką zabawkę, taką lalkę z takim kucykiem ze stołu. Wiesz, takie co... Jeśli tak boisz tego Mikuja, to w takim razie nie pisz do niego listu. Ho, ho, ho! Czy są tu jakieś grzeszne dzieci? Frankenstein była w tym roku najgrzeczniejsza w całej Petrzokolandii. O, to świetne. To w takim razie Frankenstein pójdzie ze mną. Mały ją tamci wystraszyłeś, czy wy musicie dokładać swoje 3 grosze? Chwila. Pod dobrusę na wigilijnym stole nie powinno być siana z kasą? No takim zachowaniem na pewno nie zasłużyłaś na żadne pieniądze. Siano sobie możesz co najwyżej wziąć. Chanel, pod dobrusem przeszukać. Tak jeszcze, papa. Zdrowie! Wędranie! Migocia, to nie tak! A jak? Chowacie się po kątach, macie kuby browaru przed sobą, drzecie się zdrowa na całą salę, to jak ma niby być? A to ten idiota tak się drze na całą posiadłość. Człowieku, nie potrzeba mi aż tyle zdrowia, nie jestem chory! Jesteście jednymi wielkimi pijakami, tyle powiem! Ale Migocia, kotku, spadaj! Pomocy! Pomoc! Nie mogę zejść! Dzwoncie po straż, niech mnie ktoś tam zdejmie! Czy ty naprawdę, Frankie, tam nie widzisz, że to jest Mimi? Mimi już dawno po mnie weszła, a nie trząsa choinką, żeby mnie zrzucić! Nie wiem, może nie chcę zdradzić swojej tożsamości. Jak na razie najwyraźniej się to udaje. Dawaj, bierz ją, Mikołaju. No biorę przecie cały czas. Frankenstein, proszę zejść z tej choinki. Kiedy mówię ci, że nie mogę? Dosyć tego! Spłonkali wędrowcy! Przyjmijmy ich, proszę!